Kulinarne Zjednoczenie Polski to specjalna edycja programu Polskie Skarby Kulinarne. Program ten odnosi się do niepodległości, bo wiemy, że Polska przeszła przez bardzo burzliwe dzieje, ale temu towarzyszyły oczywiście kulinaria. Poprosiliśmy najpierw profesora Dumanowskiego o wyselekcjonowanie tych receptur, a następnie poprosiliśmy znamienitych szefów polskiej kuchni, aby dokonali interpretacji tychże właśnie receptur, dodając różne lokalne, regionalne smaczki. Ja swoją recepturę na winną maczankę z wieprzowiny bardzo mocno, że tak powiem, stwistowałem. Pojawi się tam sorbet z buraków i chrzanu zamiast tej maczanki. Wieprzowinę zamieniliśmy na młodego dzika. Wydajemy książkę, która właśnie będzie podsumowywała 100 receptur na stulecie niepodległości i będzie to 100 receptur historycznych i również interpretacje tychże właśnie receptur przez dzisiejszych szefów kuchni. Nasza wiedza o tradycji kulinarnej jest w pewien sposób ograniczona. Ograniczona do kilku pokoleń, do tego co my pamiętamy albo pamiętają nasi rodzice, ewentualnie nasze babcie. Natomiast jedzenie się tak szybko zmienia i tak się różnicuje, że wiele rzeczy zapomnieliśmy. To nasze jedzenie się upraszcza, jest coraz bardziej przemysłowe, globalne, więc nawet jak teraz przywołujemy rzeczy sprzed 100 lat, to one się wydają dziwne.